Witam wszystkich serdecznie na kanale SG Silvarerum. Nazywam się Szymon Gornowicz i dzisiaj przedstawiam Wam bolszewicką ofensywę w kierunku Warszawy w lepszej jakości. Niektórzy z Was bardzo chwalili mój ostatni film. Jestem Wam za to wdzięczny. Cieszę się, że moja praca spotyka się z tak pozytywnym odbiorem i uznaniem. Oczywiście macie rację, no, jeżeli chodzi o historię, a tym bardziej, że ja staram się propagować estetykę, czy historyczną, czy w jakikolwiek inaczej, w jakikolwiek inny sposób wyrażoną, no jednak ta jakość obrazu jest jak najbardziej pożądana i uzasadniona. Mam z tym jeszcze problem. Teraz widzicie, że kręcę już ze sprzętu ciężkiego i już tą jakość możecie teraz zaobserwować, ale niestety będzie to troszeczkę kosztem pewnej elastyczności, bo no jednak chcę, żeby ten obraz był stabilny, więc teraz już nie będę wodził po mapie, tylko skupię się na tym konkretnym obszarze. Po raz kolejny przybliżę Wam może już z innej strony, może bardziej dokładnie, bardziej szczegółowo, stan oddziałów i tego, co właściwie tutaj na tej planszy się dzieje. Otóż mamy starcie 2. Armii Pancernej, która jest częścią 1. Frontu Ukraińskiego, 2. Armii Pancernej podchodzącej pod Warszawę. Jest 27 lipca 1944 roku. 2. Armia Pancerna wchodzi w kontakt ogniowy w starcie z 3. Korpusem Pancernym SS, składającym się z 3. Dywizji Pancernej Totenkopf, Dritte Panzerdivision Totenkopf i 5. Panzerdivision Viking. Dwie elitarne dywizje, które praktycznie cały szlak bojowy przeszły właśnie na froncie wschodnim. Dywizja Totenkopf jest związana z załogami obozów koncentracyjnych. Natomiast dywizja Viking jest dywizją cudzoziemską, składającą się głównie z ochotników z tzw. krajów germańskich, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Danii. Są to wciąż doborowe jednostki, chociaż też już poniosły spore straty, jednakże wciąż są to formacje groźne. Wsparte dodatkowe, jak już mówiłem w wcześniejszej prezentacji, 503 elitarnym batalionem czołgów ciężkich składają się z Tygrysów. System WB-95 przewiduje pewne uproszczenie, jeżeli chodzi o siły jednostki. Otóż najczęściej jest to rozwiązane tak, że oddział posiada siłę wyrażoną tutaj tym symbolem i po poniesieniu strat po prostu schodzi na inny, mniejszy poziom siły. Po poniesieniu strat po raz kolejny jest po prostu likwidowany. Tak? Czyli to jak gdyby, no, jeżeli nie może się jednostka wycofać po starciu, tak jak tutaj mam do czynienia z okrążeniem artylerii korpuśnej, jeżeli dobrze widzę, trzeciego korpusu pancernego radzieckiego, działa ISU-122, działa pancerne, ponieważ jednostka jest okrążona, oznacza to, że znajduje się w strefie kontroli wrogich jednostek. Każdy oddział liniowy ma strefę kontroli. Co to jest właśnie strefa kontroli? To wszystkie przylegające wokoło pola. Strefy kontroli nie mają jedynie sztaby i nie mają jednostki artylerii polowej. Jednostki artylerii zmotoryzowane, tak jak tutaj widzicie, działa WESP, czyli OSA po polsku. Jedna artyleria zmotoryzowana ma strefę kontroli. Wszystkie jednostki liniowe piechoty, pancerne mają strefę kontroli. Tak więc zachodząc jednostkę w taki oto sposób, jak widzicie, jednostka ta nie ma możliwości wycofania się. Ponieważ siła tych oddziałów jest przytłaczająca, więc stosunek sił w starciu niemiecko-radzieckim na tym odcinku będzie z całą pewnością wynosił 10 do 1.
bez względu na wynik rzutu kostką, tam będzie minimalnie, w najgorszym wypadku, B2, czyli oddział radziecki musi się wycofać o dwa pola, ale ponieważ jest w strefie kontroli, nie może tego zrobić, więc z całą pewnością będzie musiał stracić jeden poziom siły, czyli odwracamy na ten niższy, ale ponieważ będzie zobowiązany stracić i ten drugi, więc zostanie eliminowany, tak? Każda jednostka praktycznie ma dwa poziomy sprawności bojowej. Tak przewiduje to system WB95. Tak ta rozgrywka się odbywa. W systemie B35, który jest bardziej zaawansowany, w wyższym stopniu komplikacji, tam już mamy punkty siły, które musimy odliczać karkołomnie i benedyktyńsko na oddzielnych kartkach. Musimy wszystko kontrolować, sprawdzać, ile dane jednostki mają siły. No, granie w tego typu gry jest jednak wymagającą rozrywką, wymaga zaangażowania, czasu, cierpliwości, uwagi. Może sami czegoś zapomnieć, ale system B35 też daje dużo satysfakcji. Natomiast rozrywka w systemie WB95 także jakąś tam satysfakcję daje, no i przybliża przede wszystkim historię. Może troszeczkę danych właśnie o tej operacji Bagration, która się rozpoczęła 22 czerwca. Grupa Armii Środek niemiecka, która liczyła 800 tysięcy żołnierzy, dowodzona przez generała Busha. Związek Radziecki wystawił na tym odcinku natarcia w operacji Bagration pierwszy front bałtycki generała Bagramiana, trzeci front białoruski Czerniakowskiego, drugi front białoruski Zacharowa, pierwszy front białoruski słynnego Rokossowskiego. Łącznie 1 700 000 żołnierzy. Czyli przewaga ogromna. Straty, jakie poniesiono w tej bitwie, całościowe straty, nie tylko tutaj w tym starciu, bo tu widzimy po prostu awangardę, tą długą armię pancerną, która wybiła się, odłączyła się od reszty sił, które pochodzą pod Warszawę pod koniec lipca, ale pełne straty w całej operacji od 22 czerwca do 29 sierpnia 1944 roku po stronie niemieckiej wynosiły 260 tysięcy zabitych i rannych, 116 tysięcy wzięto do niewoli. I teraz straty radzieckie, które śmiem wątpić. Sowieci podają, że stracono 60 tysięcy zabitych i 110 tysięcy rannych. Nie wierzę w te dane, od razu zaznaczam. Uważam, że trzeba je przemnożyć przynajmniej przez 3, a myślę, że nawet i przez 5. Co osiągnięto? Już 3 lipca wojska sowieckie zajęły Mińsk, odcinając niemiecką 4. Armię. 5 dni później 4. Armia została zniszczona. 4. Armia została zanihilowana. Jakie były efekty operacji Bagration? Połączone z operacją lwowsko-sandomierską na Ukrainie i w Polsce, która rozpoczęła się 13 lipca 1944 roku, dramatycznie zmieniła bieg wojny z III Rzeszą. Niemcy już nie mogli w żaden sposób uzupełnić tych strat na Białorusi. Grupa armii Centrum praktycznie została rozbita. 6 czerwca mamy lądowanie w Normandii, prawda? 20 lipca zamach na Hitlera. No, w ciągu praktycznie, można powiedzieć, dwóch miesięcy, licząc od 6 czerwca, powiedzmy do końca lipca, no, mamy do czynienia z hekatombą poniesionych po prostu ofiar z prawdziwym Armagedonem dla Niemców. Straty są po prostu ogromne. Niemcy już nie mają żadnych szans na uzyskanie inicjatywy. Jest otworzony drugi front na zachodzie. Niemcy nie będą w stanie utrzymać się nawet już rok. Tak? Wojna skończy się 8, 9 maja, w zależności o której stronie mówimy. Pierwszą kapitulację już podpisano na zachodzie 7 maja z wojskami zachodnimi. Zwróćmy może uwagę na strukturę sowiecką, bo ona jest interesująca, ona praktycznie cały czas się zmieniała i przed wojną, w latach 1938-39-40 nieustannie ulegała przemianom. Cały czas zmieniano. W 1944 roku typowy korpus sowiecki miał batalion rozpoznania, 3 brygady pancerne i teraz nawet tutaj możecie to zaobserwować. Symbole, które jak gdyby są symbolami uniwersalnymi, są oznaczone tutaj na bokach żetonów. Są X-y. X-y oznaczają brygady, 3 kreski oznaczają pułki.
czyli 3, 3 brygady, jedna, słuchajcie, brygada strzelców zmotoryzowanych, do tego pułk artylerii, batalion saperów, batalion oczywiście łączności, pułk moździerzowy, batalion wyrzutni rakietowych, to nie jest ujęte tak dokładnie, rzetelnie w grze, ale mniej więcej to był korpus, pancerny, jeszcze tutaj z tą artylerią, tak. Mamy trzy korpusy, które składają się na drugą armię pancerną. Przyznam się, że ta struktura jest dla mnie nieczytelna, niejasna i Sowieci po prostu tak cały czas stosowali różnego rodzaju przemiany, które nie odpowiadały ani standardom zachodnim, ani nie były w jakiś sposób przejrzyste. Ani to dywizja tak naprawdę, ani korpus, ani armia. Struktury na szczeblu strategicznym, operacyjnym, operacyjno-taktycznym w ogóle nie odpowiadały tym standardom zachodnim. W momencie na przykład zniszczenia takiej drugiej armii pancernej, no, mielibyśmy do czynienia z czymś, co można byłoby nazwać no, ze zniszczeniem mniej więcej dwóch, powiedzmy, dwóch zachodnich dywizji pancernych. Lekkich jakby, nawet trudno to przeliczyć. Taki korpus liczył około 11 tysięcy, słuchajcie, żołnierzy. Około 11 tysięcy żołnierzy. Dział przeciwpancerny, mówmy się nawet do 200, tak mówiły stany etatowe. Czołgów T-34 było około 176 i czołgów lekkich 21, czyli około 200 czołgów przypadało na słuchajcie, korpus. Natomiast z dywizji niemieckiej pancernej roku 1944 stan etatowy przewidywał nieco ponad 120 czołgów. Ale zobaczmy, jakie były rozbieżności. Tak zwana ciężka amerykańska dywizja pancerna, bo oni też mieli rozróżnienie, Amerykanie, mieli ciężką i zwykłą Armored Division. I na przykład te ciężkie miały ponad 400. Natomiast te takie, te, nazwijmy to lekkie, tak naprawdę zwykłe, miały około 200-250. Skład amerykański w ogóle był bardzo uniwersalny. Tam były tak zwane Combat Command A, Combat Command B i Combat Command Reserve. Trzy grupy bojowe z ekwiwalentem brygady czołgów, piechoty zmotoryzowanej i artylerii zmotoryzowanej. Bardzo przejrzyście, jasno. Trzy grupy bojowe, trzy brygady piechoty zmotoryzowanej, trzy pancerne i trzy artylerii. Niemiecka dywizja pancerna właściwie do końca wojny otrzymała mniej więcej strukturę przybliżoną. Zawsze były to dwa pułki piechoty zmotoryzowanej i pułk pancerny. Z tym, że przez ciężkie straty zadawane Niemcom i różne reorganizacje, w tym sensie Hitlera, do stanów etatowych nieustanne, panował pewien chaos tak naprawdę. Każdy rok wprowadza jak gdyby nowe standardy i te dywizje pancerne, każdego roku jak gdyby te standardy się zmieniały. Dywizja niemiecka Wehrmachtu w 1939 roku miała jedną brygadę piechoty i dwie brygady pancerne. Jakby nawiązując tutaj, przepraszam, pułk piechoty i dwie brygady pancerne, nawiązując tutaj troszeczkę do struktur pierwszowojennych, bo takie dość dywizje wyglądały piechoty. Dwubrygadowe, każda brygada dwa pułki. Tak też było w wypadku pierwszych czterech niemieckich dywizji pancernych. Dwie brygady, po dwa pułki każda. Natomiast już później, w zależności od dywizji, bo te bardziej elitarno przywilejowane miały swoją strukturę, na przykład pułk zmotoryzowany Leibstandarte w operacji Barbarossa był praktycznie już dywizją, tak? Kiedy zaczynał swoją wyprawę przez Rosję. Swój szlak bojowy w operacji Barbarossa już praktycznie był, mimo że miał status na papierze brygada, praktycznie była to już dywizja. No i tyle może na ten moment. No chciałem wam to jakoś tak przybliżyć, jak to wszystko wygląda. Sowieci stosowali ciągle te 34-76, tej pierwszej wersji, Niemcy niszczyli masowo, ale też pojawiają się już te 85 mm, już groźniejsze. Oczywiście działa pancerne, tak zwane pogromcy kotów, ISU-152, ISU-122. To były już groźne
różne czołgi. Wprowadzane też są właśnie te Józef Stalin, jedynki, dwójki, KW-85. Stosowane też są w jakimś stopniu oczywiście też czołgi Sherman typu Grant, Lee, te brytyjskie. Pojawiają się też gdzie niegdzie w brygadach, są Churchille stosowane. No to co alianci byli w stanie, chcieli przekazać Rosjanom, też było tutaj stosowane. Oczywiście w całej grze pojawia się też z czasem pierwsza armia Ludowego Wojska Polskiego. Może spójrzmy, mamy tutaj dwa X-y. Jeden żeton symbolizuje całą dywizję. Armia Ludowego Wojska Polskiego z czasem wejdzie do akcji pod dowództwem Zygmunta Berlinga. No, świetnie. Dziękuję Wam w takim razie za uwagę. Cieszę się, że podoba Wam się ten temat, ten sposób przedstawienia. Robię to może trochę amatorsko, trochę tak spontanicznie, może trochę niezgrabnie, ale taka też jest formuła mojego kanału, żeby odróżnić się. Ja nikogo nie naśladuję, nikogo nie małpuję, nikim się może, znaczy sugerować się można, ale nikogo w żaden sposób nie kopiuję. Przedstawiam swój styl, swoją estetykę, swój gust, swoje ujęcie historyczne według własnych autorskich pomysłów, spontanicznie według wiedzy, którą sam nabyłem przez te wszystkie lata mojej ciężkiej jak gdyby pracy nad tym hobby i lektur przeróżnych książek. Dziękuję Wam bardzo. Jeśli chcecie, żebym kontynuował temat, zapraszam do komentarzy, do subskrypcji. Wciskajcie też dzwoneczek przy subskrypcji, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. Pozdrawiam Was serdecznie. Nazywam się Szymon Gornowicz. Oglądaliście kanał SG Silva Rerum.